nosienka, piec jako spalarnia. Jak już tutaj wam pokazywałem, tu jadę. Muszę zapalić lampkę. O, za mała bateria. O, zaskoczyło. Tu jadę na takich właśnie uchylonych ćwiczkach. Nie, on pokaże. Tak, to są domknięte. A ja robię taki, o. I to już starczy. Ale... O. Już jest pusto. Dobrze się świeci. Widzicie? Cały... Zostały tutaj jakieś niedopałki. Teraz widzicie, jak ten w praktyce palnik mi tutaj, no to praktycznie mówię, to efekt jest jak, no nie chcę tak porównać, ale no tak, tak jest, no bo na tym się trochę zawzorowałem, jak w spalarni śmieci, nie? Trochę, żeby ten popiół leciał, mało wiele. I teraz, o, jak słyszycie, podajnik podaje. A, zajrzymy jeszcze tam. Jest tu cały czas uchylone. No widzicie, nie? Widzicie, jaki kolor łapie kątowniczek. Widzicie, lila róż. Oręż. No nie, pomarańczowe nie są, ale czerwone są. On dopiero palnik od przed chwili pracuje, ale on faktycznie potem dochodzi do takiej temperatury, że się robi prawie. O, tu już widać. Tu już widzicie. Tam tak gaszę światło. W ogóle będzie. Teraz to w ogóle widać ten cały kosz. Go tutaj, że tak powiem, tak, a się ja tam nie czyszczę każdorazowo, bo to nie ma sensu. Tutaj mam takie otwory i do tego znaczy trochę wstrząsnę. O, podrawa się zrobiła. Mam wyciąg. Zawsze tutaj trochę wstrząsnę. To jest pełna, to jest właśnie pełna stal, znaczy pełna stal. No nie żałowałem tu spawów, wszystkiego. Ciężko powiem wam, że jedną ręką robić, drugą filmować. No ale chciałbym, żebyście to zobaczyli. Teraz ta drożność jest. Spróbuję wyłączyć światło. O, jak widzicie. Nie, jak to się nagrzewa. Normalna huta. Nawet nie chcę telefonu za blisko zbliżać, bo nie chcę, żeby mi się uszkodził. Nie? I teraz to takiej, że spalarni. No nie chcę tu mówić, że można walić wszystko, ale naprawdę można dużo rzeczy wrzucić. Ja dla przykładu mam takie w workach drewno. Pierw zawsze rzucam drewno. No widzicie, jaka huta, nie? I tutaj mi praktycznie ten palnik, rękę można tylko na chwilkę włożyć. Wiadomo, mam tu klapę otwartą. To jest cały czas cuk. Świeżego powietrza. Normalnie jak przepalam wiosna, jesień, jak jest dużo, to teraz mam na dworzu minus prawie 10, to nie załączam palnika węglowego, tylko palę samym drewnem, ale to drewienko musi być suche, podpałki dużo, drobne pierw drewienko, żeby wiecie, to się wszystko ładnie rozpaliło. Trochę jest zabawy, nie? A tu jak widzicie,
A nie można tak ręki za bardzo tam trzymać, bo od razu gorące powietrze parzy. I teraz jeszcze wam pokażę taki myk. Gdybyście nie myśleli, żebyście zdali sprawę. Tu mam takie liście. I zawsze je tu przesuszam sobie trochę. I weźmiemy te akurat tak. Podobny czas się wszystkie suszyły. Nie wiem, jak ja to jedną ręką zrobię, ale postaram się. I o, drewno już się zapala. No. Tutaj to jest, mówię, jak pójdzie. I tutaj jest, widzicie, to jest prawie tak jeszcze, no, z wierzchu suche. Tutaj jest na takich rurach, to mi dość szybko schnie. Ale bynajmniej w normalnym piecu, to raz, żeby to o wiele bardziej dymiło, bo ten środowisko, gdzie jest płomień, jest po prostu o wiele zimniejsze. O, drewno się zaczęło palić. Widzicie? Teraz zobaczcie. Liściory nałożone. Mogę dopchać tam do tyłu trochę i to zaraz ładnie będzie płonąć. W normalnych okolicznościach, gdybym to wrzucił takie wilgotne liście do pieca bez tego palnika węglowego, to praktycznie nie byłoby szans, żeby to się paliło. Albo na naprawdę już mocno rozpalone drewno, nie? A tu przez to, że sami widzieliście, jaki kocioł był na dole, jaka huta wręcz, jak rozgrzane już do czerwoności te kątowniki, to nie ma możliwości, żeby to się... Zresztą tu już jak wyłączę światło, no, tu już pomału widać, jak się tam ognie przebijają. No ale nie chcę, bo tu zaczyna dym lecieć. Tu trzeba należeć teraz na ten moment lekko przymknąć. Znowu światło zapalimy. Lekko przymknąć, zostawić tylko tą szczelinę. Jak już mówiłem, lepiej by tu klapa była z jakimś nawiewem. Wtedy by to jeszcze lepiej działało. No ale nie ma. No i tak to mówię, na ten piec, taka mini spalarnia, nie? Trociny. Czyli naprzód kładę drewno. A potem takie właśnie rzeczy, które by się wydawało, że nie da się spalić. Trociny, liście. Tu jeszcze mam liście właśnie na grzejniku. Są, suszą się właśnie na takich rurach. To są rury od cała po prostu, od ogrzewania. Tak to działa. Tu już się pewno. O, to się zaraz zajmie. Chwilkę, to jak nawet dymi, to taką chwilę dosłownie tam, nawet nie 5 minut. No teraz przez, ale tu zobaczcie cały czas, nie? Żeby nie było tej przestrzeni, a praktycznie nie czyszczę. W końcu ją będę musiał wyczyścić, nie? A zobaczcie, jak tu jest klarownie. Normalnie... Ja może jutro ściągnę tą klapę i zajrzę, ale... No tu już widzę, że no, ja jestem w szoku, że to jest aż tak, nie? Powiem wam, że w zeszłym roku aż tak nie było dobrze. Trochę gorzej było, ale więcej paliłem drewnem, mniej jechałem palnikiem węglowym i zespół z drewnem, nie? Tak bardziej jechałem więcej drewnem i palnik, to tylko włączałem węglowy już w naprawdę takie silne mrozy i tak nie zwracałem, tak szczerze mówiąc, dopiero w tym roku tak to dokładnie. Robiąc te vlogi, to przy okazji sam to tak obserwuję. To jestem, powiem wam szczerze, sam w szoku. Jak ktoś mi powie, że tutaj się to zaczadzi, zaklei. Owszem, samym drewnem to by w ogóle nie było szans, nie? Ale o, już się zaczyna palić. Ale drewno plus, czyli węgiel plus drewno. To będę musiał też, wcześniej trochę mi pospadało. Widzicie, kolor ładnie złapało. No ale widzicie, dolną klapę muszę przypiąć, bo mi błyskawicznie się robi tymi górą, żeby to się podciśnienie wytworzyło. To musi być dolna klapa
rozszczelniona, ale nie otwarta. I już wtedy u góry nie dymi. Tu się podciśnienie na tyle wytwarza, cuk kominowy, wszystko naraz, że dostarcza tyle, ile tam potrzebuje mniej więcej tego powietrza, z małym deficytem, ale wystarczająco. I cykl spalania jest elegancki. No dobra. To by było wszystko, więc mówię, tak, pies taki z takim koszem to jest taka gdyby mini spalarnia. Nie chcę tu mówić na opony i plastiki, no bo to nawet nie myślę o tym, bo no tam to są zupełnie inne, nie dość, że powietrze mocno zanieczyszczają, to dwa, że to już to są węglowodory zupełnie innej, innej maści, jak drewno, czy tam liście, czy trociny. Ale bynajmniej takie rzeczy, które by się wydawało są niepalne, jak kora, liście, trociny, tutaj właśnie mam też taki miszmasz, jakieś kawałki tam liści, kawałków drewna, to wszystko ładnie zawsze na górę, na drewno wrzucę tam i to się wypali raz, dwa, nie? A to daje wbrew pozorom bardzo dużo kalorii. No dobra, no to tak powiem wam, że rokuję, że w tym roku zużyję około tony węgla. O, otworzę tu głaz, bo tu ale tu ubywa tyle co nic. Tak schodzi. Zaczyna dym tu uciec, fałszywe powietrze, a więc nie można tu, musi być już zaszczelnione. Ale tak powiem wam, że schodzi tyle o ile. Tutaj ten węgiel. A więc no jest ok, powiem tak, nie? Jest ok. Takie mrozy to daje radę naprawdę bardzo dobrze. Zaskoczony jestem nawet tą wydajnością. No i tym, że właśnie można palić takie, takie właśnie liście wysuszoną, korę, wióry z piły i tak dalej, nie? Że nie ma z tym problemu. Nie dusi się na tym piec jakoś. Przez właśnie to, przez to wysokie tam środowisko, jakie się tworzy w tym koszu, to wysoką temperaturę, to ten cykl spalania się odbywa naprawdę zadziwiająco dobrze. No dobra, to by było wszystko, co tak chciałem pokazać, jeżeli chodzi o jeszcze jakie rodzaje paliw można używać w tego typu mini spalarni, że tak powiem. No na razie, cześć, hej.